Cześć, ja jestem Sarczo, to przed wami 40 już odcinek serii Zagrajmy w Death Stranding. Musimy uratować Amelie. W tym celu będziemy podążać za Higgsem, który czeka na nas na plaży. I co ciekawe, zanim rozpocząłem nagrywanie tego odcinka, to sam stwierdził, że powinien pogadać z Fragile, bo to ona przecież potrafi się przenosić między innymi między plażami. Tutaj też wam chciałem pokazać nowe figurki, które się pojawiły. Figurki przedstawiające Sama, a także tych wynurzonych, z którymi walczyliśmy. W każdym razie zrobiłem już wszystko, co było do zrobienia, żeby się przygotować. I wybieramy opcję skoku z Fragile. Higgs próbuje połączyć węzły sieci z plażą Amelie. To już wiemy, gdzie się udali. Jak się tam dostać? Ja nie mogę, ale ty masz mocną więź z Amelie. Byłeś na jej plaży wiele razy, prawda? Uda ci się. Zrobisz to dla mnie? Spróbuję go nie zabić. Obiecaj, muszę sama go wykończyć. Dobrze. Pomogę ci się przenieść. Nie mogę wysłać nas obojga, ale skoczę zaraz po tobie. Przecież mówiłaś, że nie możesz. Nie mogę. Ale skoczę do ciebie. Dzięki więzi, która nas łączy. Łapacz snów zawiedzie cię do niej. A potem? Missanga wskaże mi drogę. Idziesz nieuzbrojony? Nie potrzebuję broni. Nie zabieram też Lu. Co? Masz coś do jedzenia? A. Wciąga, co? Sam, uważaj. W najgorszym razie zajmij się Lu, dobrze? Żeby się udało, muszę cię dotknąć. Zamknij oczy. Przywołaj Amelie i jej plażę. Kochasz ją, prawda? Kochasz ją. Jest! Amelie? Sam? Co ty tu robisz? Chcesz to skończyć? Zanim przyjdzie prawdziwy koniec. Thank you.
dalej robisz? To, co powinienem. Chronię czynnik zagłady w tych kluczowych momentach. Szóste wymarcie musi nadejść. Niezależnie od ciebie, mnie czy kogokolwiek innego, ludzkości zostało maksymalnie kilkaset tysięcy lat. Przejdźmy od razu do konkretów. Przyjmijmy swój los. Jak wszystko przed nami. Wiemy, co nas czeka. Nie ma sensu tego opóźniać. Ludzie z Dooms. Ona. Nie trafiliśmy tu przypadkowo. Wszyscy jesteśmy częścią wdarcia śmierci. A w tym miejscu, na tej pieprzonej plaży, nie ma repatriacji, nie. Któryś z nas zginie, koniec. Zaświaty czekają. Miło, Szczęśliwy przegrany raz na zawsze przerwie to jebane, błędne koło. Dobra. Bez wynurzonych, bez rozpróżni, bez pierdolenia. Tylko stara, dobra bitwa z bossem. Kij kontra lina. Broń kontra splot. Jeszcze jeden epilog przed zakończeniem. Ostatni. Koniec gry. Jestem boską cząstką! No dalej! Wow. Tylko, że nie mam żadnej broni. Skubany się ciągle przenosi. Zniszczone elementy jedynie mamy. Weź w rękę. A, dobra, możemy przełożyć na plecy, tak? To tak długo, Sam. Próbujesz wymyślić jakiś... No tak, przecież można było też pakunkami uderzać. Nie, jest to taki głupi plan. Spróbujmy raz jeszcze. Gdzie on się przemieścił teraz? Chyba tam, z tej strony. Na szczęście jest sporo... Nudzę się sam. Sporo miejsc, gdzie można się ukryć. Tego się nie spodziewałeś? Znowu uciekł. To co dalej? Będę zabierał te ładunki, bo wydaje się, że zawsze jakieś większe obrażenia możemy tutaj zadać. A jakbym rzucił do niego? Dla zakończenia. Dla końca nas wszystko. Rzucać pewnie też można, tylko że już teraz nie jestem pewien, jak to się robiło. Nie będę teraz tego testował na samej walce. Zwrócić świetność Ameryce? Nie ma to jak zjeść kryptobiota sobie jeszcze w międzyczasie. Pomiędzy kolejnymi ciosami. Dobra, tam go mamy. Ma ludzkość? Ma kompletnie przerwę. Nie potrzebuję spluwy sam. Załatwię cię. Załatwię! Ta spluwa i tak ci za wiele nie pomagała. Wow! Skubany. Pytanie, jak ewentualnie unikać jego ciosów. Zabieraj znowu. No chodź. Zabawmy się trochę. Kurde, skubany. A, dobra, bo ja przecież nie mam też worków z krwią, niestety. Kurde, i zawsze pierwszy uderzy.
Ale czekajcie, bo w sumie to ja też mogę zjeść kryptobiota. W tym momencie nie za bardzo, to znaczy mogę to robić, ale tylko w określonych miejscach. Czekajcie, wydaje mi się, że tutaj na przykład możemy sobie kryptobiota zjeść i lepiej to zróbmy. Nie ryzykujmy, bo nie mam za wiele zdrowia w tym momencie. Nie wiem, ile tego zjemy. Tyle, ile się da. Tylko ciągle muszę na niego uważać. Jeszcze rzuca granaty skubany. Zabawmy się! Dobra, więcej już chyba stąd nie zabiorę. Uderzaj go. No nie jest to na razie zbyt skomplikowane, trzeba przyznać. Trzymasz się sam. Chodź tu jeszcze. Tak chyba najlepiej. Na razie odbiec, a później dopiero spróbować zaatakować. Skubany znowu odskoczył. Dobra. Nie no, szybki jest, to mu trzeba przyznać. Jeszcze raz te kryptobioty. Dobra, kolejny granat. Jeśli nie przeszkadza ci cierpienie, amen. Chodź tu. Jestem pierwszy. Ze sporym wyprzedzeniem lepiej go uderzyć. Chodź tu. Tak jest. Nie uciekaj. Gdzie jesteś? Samuel Porter Bridges. Ile jeszcze wytrzymasz, kurde? Gdzie on teraz? Tutaj? A, myślałem, że się zbliży. Dobrze. Chodź tu, nie uciekaj. Nie mamy żadnej wskazówki na temat tego, ile jeszcze musimy go uderzać. A naparzamy już całkiem sporo, kurczę. I nie robi to na nim większego wrażenia, niestety. No ale tak to musi chyba być. Najgorsze jest to, że ja też zbyt wiele razy za jednym zamachem nie uderzę. Samuel Porter. No dawaj wreszcie, no. Może weźmy jednak, kurczę, te ładunki, co? Zawsze to pewnie większe obrażenia mimo wszystko. Chodź tu. Tak jest. Jeszcze? Dobre i to. Zawsze to trochę więcej uderzeń. Tak się przynajmniej wydaje. Sam! Uwaga. Kurde. Co się stało? No i uciekł mi. Dobra, trafiony. No, nareszcie. Mamy Dooms, Sam!
Zakończenie od początku było jedno. No chodź! Jeszcze nie zmordowany. Chcę ci wyrobić gorącą kąpielę. Ale kurde, to wygląda identycznie jak kultowa walka z Metal Gear Solid 4. Nie mówię o jaką walkę chodzi, żeby nie spoilować, ale kto grał czy oglądał moją serię, ten na pewno wie. Wow. Przecież to dosłownie identyczne. A, skubany. Trafisz unikać. Ale czuć moc tych ciosów. Nie no, świetne nawiązanie Kojimy do Metal Geara, naprawdę. Zdechnij wreszcie! Muzyka odgrywa ważną rolę w tej walce, podobnie jak w Metal Gearze. Oboje wykończeni. Nie mam pytań. Sama walka, jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, bardzo prosta, ale dużo rzeczywiście odniesień do czwartego Metal Geara. Dla mnie, jako dla fana serii Metal Gear Solid, naprawdę przyjemne nawiązanie. Widzę, że dotyk ci już nie przeszkadza, panie Hafefobie. Moje gratulacje. Pokonałeś mnie. Szkoda tylko, że to wszystko na nic. Nie przedłużajmy tego. Chciałam cię zapaść w pamięć. Jestem fragile, ale nie jestem krucha. Tym razem to ja ciebie zniszczę. Naprawdę? Obawiam się, że nasza więź jest na to zbyt silna. Oh.
noc. O, a to co? Już się zniszczyłeś? Co jest, kurwa? Jestem Higgs. Boska cząstka, obecna we wszystkim, co istnieje. A ty... Z ciebie jeszcze w ogóle coś zostało? Więcej niż z ciebie. Nic dodać, nic ująć. Ale myślałem, że jakoś bardziej dosadnie zostanie pokazana ta scena między Higgsem a Fragile. Ona i tak zaskakująco spokojna przy tym wszystkim. I po tym wszystkim, co przeżyła. Jeszcze nie koniec, co? Tak długo czekałam. Mam dla ciebie metaforę. Weź ją. Powiedz innym z syndromem kuriera, czym grozi chowanie się za maską. Nie. Ty ją weź. Lepiej, żeby usłyszeli to od ciebie. Jeszcze jedno. Twoje dzieciątko. Udało mi się je tu przynieść jako sprzęt. Weźmiesz? Słaba ze mnie niania. Gdzie cię teraz wysłać? Na wschód? Sam sobie poradzi. Ma teraz sieć chiralną. I jeszcze mnie. Skoczymy we dwoje. Szczęściarz. Jesteśmy wdzięczni za twoją pomoc, naprawdę. Ale damy radę. Zresztą pewnie potrzebują cię we Fragile Express. Tak. Nikt lepiej nie ratuje beznadziejnych sytuacji. Przecież dla mnie w grę wchodzi tylko perfekcja. Fragile? Jesteśmy kwita. Naprawdę nie ma o czym mówić. Żegnaj sam. Chodź. Mamy wiele do zrobienia. Wierzysz we mnie jeszcze? Nawet bez Higgsa jestem tykającą bombą. Mogę sprowadzić koniec. Ale nie chcę. Zawsze pragnęłam wyłącznie jednego. Zjednoczenia Ameryki. Co? Powiedz prawdę. To wszystko dla ciebie czy dla Bridget? Dla naszego kraju. Dla przyszłości, przysięgam. Jest coś, czego ci nie powiedziałam.
Gdy byłeś na wschodzie, wymknęłam się, żeby cię odwiedzić. Tak? Kłamałaś? Żeż kurwa. Wiesz, przez co musiałem przejść, żeby tu dotrzeć? Gdybyś znał prawdę, nie przyszedłbyś. Nie obchodziła cię Ameryka ani Bridges. Ale wiedzieliśmy, na kim ci zależy. Dla kogo byłbyś w stanie przejść kontynent i rozbudować UCA. To Die Hardman na to wpadł. Świetnie. Byłem Mario, a ty Princess Peach. Masz rację. Nigdy mnie nie obchodził ten kraj. Nie mam tu nic ani nikogo oprócz ciebie. Przepraszam, Sam. Ale wszystko się udało. Jeden kłopot mniej. Wiem, że masz pytania. Zachowasz je na później? Okej. Wracajmy. Tylko powiedz jak. Skaczemy jak Frazer? Nie. Dotrzemy tam plażą. Możemy pobiec razem. Pobiec? Tak. Jak Mario i Princess Peach. Jakie nawiązania, kurde, do innych gier. Kompletnie innej firmy. No ale potwierdziło się, że jednak okłamali Sama. Pewnie mieli rację, że inaczej by się nie zgodził. I tak miał opory. Dziwnie widzieć teraz Sama uśmiechniętego. Też ma się podobne odczucia? Zaczekaj tu, dobrze? Ogólnie też mam nadzieję, że Fragile faktycznie dobiła Higgsa. Bo przecież tego nie widzieliśmy. Zaprosiłaś mnie na plażę. Pamiętasz? To ta sama broń. Teraz ja jej użyję, żeby wszystko naprawić. Zdaje się, że miałaś zjednoczyć ten świat. Nie go rozpierdolić. W porządku. Zastrzel mnie. Nie ma żadnej pokuty. Nie dla nas. Ty?
ty? Jo? Jo? Tak. To ja. John. Pamiętasz? A więc to ta sama osoba z jednego ze wspomnień. Przykro mi. Tak mi przykro. Oddaj mojego łącznika. Szukasz w niewłaściwym miejscu. Co to miało być? I co teraz? Mam iść do ciała? Tam jednocześnie. Czekajcie, jeszcze zobaczę tutaj. A, bo to jest chyba... innego gracza? Nie, to ja. Ale z drugiej strony... coś tu jeszcze mi pokazuje. Też bym chciał to sprawdzić. To na jedno wyjdzie chyba. Przecież kurde. Brak mi słów, ale najważniejsze, że coraz więcej wiemy. Co to? Ej, Sam, to ja! Wybacz, wystraszyłem cię. Zresztą. Na wschód od smołowiska, w swojej kwaterze. Wróciłeś dzięki Amelii. Gdzie ona jest? Nie wiemy. Nie wróciła na wschód? Nie, ale kiedy cię wysłała, skontaktowała się z nami i zostawiła wiadomość. Jaką? Dokończę to, co zaczęła Bridget. Tylko tyle. Potem zniknęła. Bridget, widziałem ją na plaży. Sam, przestań. Przecież spaliłeś jej ciało, pamiętasz? Nie zostałaby na plaży. Nie mogłaby. Nawet na plaży swojej córki. Sprawdź rejestr. Przecież ma się zapis. Niestety. Nic się nie zachowało. Jedyny zapis siedzi w twojej głowie. Co jeszcze pamiętasz? Był tam ten drugi. Cliff. Ma Diehardmana. Dyrektora? Teraz mi wierzysz? No. To by wyjaśniało, czemu od dłuższego czasu się nie odzywa. Zawsze go podejrzewałem. Ale teraz części układanki ustawiają się inaczej. Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Cały czas zakładaliśmy, że Hicks kontrolował Cliffa, ale ta teoria upadła. Bo Hicksa nie ma, a Cliff w dalszym ciągu rozrabia. Czyli Cliff wszystkim steruje? Tak. Myślę, że przetrzymuje na plaży Amelii i dyrektora. No to po nich pójdę. Ale czekaj. Gdzie Fragile? Jest bezpieczna, tu, z nami.
Ale dopóki jesteś tam, nie będzie cię mogła wysłać na plażę. Co? Musisz zrozumieć sam. Gdy byłeś nieprzytomny, sytuacja mocno się zmieniła. Wszystko wyjaśnimy. Przysięgam. Ale najpierw odpocznij. Dobrze? Nie ma mowy. Wracam na tę plażę. Rozumiem, że Lu też nie potrzebuje odpoczynku? Ej, bo ja zaraz też ziewnę tutaj. To jest zaraźliwe. Sam, pomogłeś nam połączyć dwa wybrzeża siecią chiralną. Rozprawiłeś się z Higgsem, największym wrogiem UCA. Bez ciebie nie zaszlibyśmy tak daleko. Ale został nam jeszcze jeden krok. Musimy zaprzysiąc nowego prezydenta i ustanowić nowy rząd. Dopiero wtedy zjednoczymy Amerykę. Zachowaj tę gadkę dla kogoś innego. Na mnie nie licz, jebać Amerykę. Mamy kurwa większe problemy. Dokładnie, Sam. Nie powinniśmy sobie teraz zaprzątać głowy rządem. Cliff ma Amelie, a to znaczy, że jutro może nie być czym rządzić. Jeśli będzie jakieś jutro. No to czemu siedzimy z założonymi rękami? Mam w dupie, czym ona jest. Chcę, żeby wróciła. Masz rację. Tylko odbicie Amelie pozwoli nam uniknąć szóstego wymarcia. Ale nie damy rady jej odbić, jeśli najpierw nie wrócisz na wschód sam. Oczywiście nie możemy wydawać ci rozkazów, ale uwierz mi, kiedy mówię, że to jedyne wyjście. Brakuje to tylko ciebie. Fragile przeniosła nas do siedziby. Jesteś cała? Tak, nic mniej. Przenoszenie tylu ludzi w tak krótkim czasie jest trudne. Mama? Nie, Lokna. Też tu jestem. Pomyślałam, że się przydam. Wszyscy na ciebie czekamy. Nie ma opcji, żebym zasuwał z powrotem taki kawał. Chodź, Fragile. Uda się. Nie mogę. I to nie przez mój stan. Przenoszenie ludzi przez plażę zrobiło się niebezpieczne. Coraz częściej zdarzają się skoki chiralne. Pewnie to efekt rozszerzenia sieci na cały kraj. Zbyt wiele plaż na jednej przestrzeni, poplątane kanały i tak dalej. Zresztą widzisz, jak bardzo obciążona jest sieć. W obecnych warunkach korzystanie z plaży jest zbyt ryzykowne. Jeśli na nią trafię, nie wiem, gdzie mnie wyrzuci po drugiej stronie. Mogłabym tam utknąć. Dlatego nie mogę po ciebie pójść. Ale jeśli będę przy wejściu na plażę, powinnam móc cię przenieść. W końcu plaże nadal istnieją. Mogę to potwierdzić. Więc tak. Będziesz musiał sam wrócić taki kawał. Ale kiedy przyjdziesz, zabiorę cię do Amelie. Na jej plażę. Łączy was naprawdę wyjątkowa więź. Twój łapacz snów, jej kipuł. To nie tylko pamiątki. To niezwykłe, unikalne totemy. Ucieleśnienie waszych wspólnych wspomnień. Dwie strony medalu. Cena wstępu na jej plażę. Łapacze snów to tradycja rdzennych Amerykanów. Plemienia Ojibwejów, mówiąc dokładnie. Podobno odpędzają koszmary i wpływają na sny. Jeśli Dooms jest naprawdę darem od Amelie i jej snem o przyszłości, to totem może być wyzwaniem, żeby się zmienił. Testem. Czy uda ci się znaleźć nadzieję w beznadziei? Przed twoim powrotem poszukam na plaży Amelie i dyrektora. Moja więź z nimi jest pewnie zbyt słaba, ale lepsze to niż siedzenie w bezczynności. Sprawdzę w archiwach, czy nie ma o nich więcej informacji. Może znajdę nowe powiązania. Czekamy na ciebie. Z powrotem będzie łatwiej, no nie? Wracaj na wschód, drogę już znasz. Kiedy się zjawisz... O.
Trzeba mieć refleks. No, to wyjdź stąd i kieruj się na wschód, do węzła jeziornego. Tym razem nie będziesz miał ładunku. A raczej sam nim będziesz. To wszystko jasne. No to każdy ma coś do zrobienia, ale to sam będzie musiał naprawdę spory kawał drogi przejść. Chociaż teraz, jak mamy sieć tyrolek, różne drogi zbudowane, no to będzie nam łatwiej oczywiście. Część ładunku, który był przez ciebie niesiony, została umieszczona w prywatnej szafce w kryjówce. Możesz ją otworzyć w terminalu dostaw. Sprawdzimy to, być może w następnym odcinku. Na razie jeszcze zerknijmy na nowe wiadomości. Rozdział 4 Kronik Arona. To są jego ciekawe historie. Czytałem sobie poprzednie rozdziały. Przeczytam na pewno i ten. No i od Petera Englerta. Chcesz poznać moje tajemnice? Proszę ponownie przyjrzeć się wiadomościom od Petera Englerta. Znajdzie pan w nich wszystkie potrzebne informacje. Na dowód mej dobrej woli odblokowałem dla pana wejście do mojej prywatnej kwatery. Hicks Monaghan. O w mordę. Pragnę wyrazić najszczersze podziękowania za wszystkie pizze, które mi pan dostarczył. Do końca mych dni będę z rozrzewnieniem wspominał smak każdej z nich. Niestety na naszej przyjaźni położyła się cieniem jedna kwestia. Żal, który niczym kamień ciąży mi na sercu. Chodzi o jedyne z moich życzeń, którego pan nie spełnił. Mowa rzecz jasna o mojej przesyłce z węzła jeziornego do południowego. Przyznam, że niełatwo przychodzi mi wybaczanie i zapominanie uchybień. Muszę więc zadbać o to, by i pan nie zapomniał. Posłanie mojej paczki na dno smołowiska zamiast do ustalonego adresata to moim zdaniem skandaliczne niedopatrzenie, które nie powinno się przydarzyć żadnemu szanującemu się kurierowi. Wstyd! Nie ma jednak co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeśli zechce pan wyświadczyć mi jedną ostatnią przysługę, postaram się panu wybaczyć. Pewnie domyśla się pan już, o co chodzi. O pizzę oczywiście. Ale jaja. Czyli te wszystkie wiadomości i zlecenia od Petera Englerta tak naprawdę były od Hicksa. Ciekawe, trzeba by to sprawdzić w takim razie, jeśli otworzył nam dostęp do swojej kryjówki. Na razie jednak pożegnam się z wami, mając nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Możecie zostawić kciuka w górę, jeśli tak było. Zerknijmy jeszcze tutaj, bo inne figurki się teraz pojawiły. Proszę bardzo. Rozumiem, że jest to Sam i Hicks, którzy stoją naprzeciw siebie. Podzielcie się wrażeniami w komentarzach i oczekujcie na następne materiały. Cześć!